Ten, kto wierzy, dla niego wszystko jest możliwe. Wszystko, o co w modlitwach prosicie, się stanie, tylko jeśli wierzycie. Namaste! Bardzo mi miło powitać Cię na naszej dzisiejszej 175. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o najpotężniejszym narzędziu w rękach mroku, czyli o strachu. Jak go pokonać, by żyć w szczęściu, radości, spełnieniu, zdrowiu, miłości, bogactwie, obfitości wszelakiej. Strach, który ma wielkie oczy i strach, który lubi się materializować. Strach jako najpotężniejsze narzędzie do sterowania masą. Masa płynie z prądem. Jak martwe ryby płyną z prądem, ale Ty od dzisiaj płyniesz pod prąd z energią wyższą, z wiarą i zaufaniem, radością, szczęściem i lekkością. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku otrzymasz wszystkie wskazówki. 175 klucz do szczęścia. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili. Odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. I z każdym wydechem wydychasz również światło, jeżeli masz go pod dostatkiem lub to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Rozpoczynam proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury
i mojego otoczenia tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. I jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, z energią odwagi, wytrwałości, wytrzymałości, tego, by być mężną, mężnym i pokonać strach. To miejsce pomoże Ci w kolejnych dniach i tygodniach perfekcyjnie kontrolować wszystkie Twoje myśli, wszystkie Twoje słowa i wszystkie Twoje działania i usunąć strach. Już nigdy więcej strach nie będzie miał nad Tobą władzy. Od naszego dzisiejszego spotkania, gdy wszędzie dookoła ludzie będą żyli w strachu, bo jesteśmy w momencie apokalipsy, jesteśmy w momencie przed Armagedonem i ten strach jest wokół. Rok 2020, rok 2021, a wszystko jeszcze przed nami obfituje w energię strachu. Wystarczy jedna informacja i już ludzie żyją w strachu i już można nimi kierować, sterować całą masą. Tutaj wywołujemy strach, ludzie koncentrują się na strachu, zasilają go swoją własną energią, materializują te rzeczy na ziemi, a jednocześnie będąc w strachu, gdy ich serca są zamknięte, nie są w stanie podejmować mądrych decyzji. Podejmują decyzje niemądre, w panice i płyną z masą. Wszystkie martwe ryby płyną z prądem, tylko żywe ryby płyną pod prąd. Jak być tą żywą rybą? Jak być tym odważnym, odważną, mężnym, mężną? Realizować siebie, swoje powołanie, do czego powołała Cię siła wyższa, z radością i lekkością. Być wolnym od strachu i materializować w Twoim życiu wszystko to, co najpiękniejsze. Ta energia tego miejsca, tego oceanu rozświetlonego złotym słońcem, tych bazaltowych, ciężkich skał, które widziały wszystko i które mają w sobie zawartą pamięć wszystkich poprzednich cywilizacji. To wszystko staje dzisiaj do Twojej dyspozycji. Z tą energią zauważysz strach, uspokoisz się, bo w spokoju leży Twoja siła, a następnie krok po kroku wejdziesz w wibrację zaufania, wiary i materializacji w Twoim życiu tego, co dla Ciebie naprawdę ważne. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, Ty tylko skup się na energii, przyjmij jak najwięcej, zgromadź ich jak najwięcej. Możesz mieć oczy zamknięte lub oczy otwarte, jak wolisz. W tym momencie to wszystko staje do Twojej dyspozycji. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi, Marai Maren, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy żywiołu powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu ognia, strażnicy południa, przywołuję Was i proszę o połączenie.
strażnicy żywiołu wody, strażnicy zachodu, przywołują was i proszą o połączenie. Strażnicy żywiołu ziemi, strażnicy północy, przywołują was i proszą o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca wszystkich czterech żywiołów płynie do ciebie. Przyjmij ją i wykorzystaj w twoim życiu. Energia odwagi, by zawsze być odważną i odważnym, bo nie jesteś sama. Siła wyższa idzie z tobą. Nie jesteś sam, bo siła wyższa cię wspiera. Każdego dnia, w każdym momencie na twojej drodze. I energia złotego promienia, mądrości wyższej, by zawsze podejmować mądre decyzje. W spokoju leży twoja siła. Pokonaj strach. Dziękuję. Momencik milczenia i za chwileczkę zaczynamy nasze 175. spotkanie. Nasze 175. spotkanie rozpocznę od pytania. Czego dokładnie teraz, w tym momencie, najbardziej się boisz? Jakie strachy, jakie obawy i jakie lęki dokładnie teraz są w tobie? Czy może boisz się, że stracisz bliską ci osobę? Mogę ci zagwarantować, że to się stanie, bo wszystko, co zasilasz twoją energią, prędzej czy później się zmaterializuje. Jeżeli dzisiaj boisz się, że stracisz twoją ukochaną osobę, to ją stracisz prędzej czy później. Jeżeli dzisiaj boisz się, że stracisz pracę, gwarantuję ci, że ją stracisz prędzej czy później, bo wszystko to, czego się boisz, stanie się twoją rzeczywistością. Jeżeli dzisiaj boisz się, że nadejdzie wielki kryzys, to on nadejdzie i stanie się twoim dniem codziennym. Jeżeli dzisiaj boisz się, że zachorujesz, gwarantuję ci, że prędzej czy później zachorujesz, bo wszystko to, co karmisz, będzie silniejsze i stanie się materialne. Jeżeli dzisiaj boisz się, że twój partner lub partnerka cię zdradzi, gwarantuję ci, że cię zdradzi prędzej czy później. Jeżeli dzisiaj boisz się kolejnego lockdownu, to jest się czego bać, bo to stanie się rzeczywistością, twoją rzeczywistością. Jeżeli dzisiaj jakiekolwiek strachy i obawy są w tobie, jeżeli dzisiaj jakikolwiek strach odczuwasz, to prędzej czy później on stanie się materialny. Dokładnie to, czego najbardziej się obawiasz, stanie się twoją rzeczywistością. Boisz się straty? Stracisz. Boisz się o twoją bliską osobę? Jest się czego bać, bo to wywoła coś, coś złego się wydarzy. Piszesz czarny scenariusz. Jeżeli dzisiaj boisz się o przyszłość twojego dziecka, bo może ono sobie nie poradzi, to naprawdę ono sobie nie poradzi. Co zrobić jednak z tym strachem, który jest najpotężniejszym narzędziem mroku? Wywołanie jakiegoś impulsu, leciutkiego strachu, a strach, ty wiesz, że ma wielkie oczy,
i wystarczy coś małego, a strach rośnie, rośnie i rośnie. I wystarczy jedna malutka informacja, a żyjąc tym, zmaterializujesz w Twoim życiu ogromny problem. Strach ma wielkie oczy. On zawsze rośnie, rośnie i rośnie. I w rzeczywistości coś jest małego, a Ty zmaterializujesz coś dużego. Co zrobić, aby przestać żyć w strachu, obawie i lęku? Bo każdy z nas ma takie momenty, że nagle pojawia się strach, nie wiadomo skąd. Co zrobić, by w Twoim życiu zmaterializowało się tylko to, co piękne i pozytywne, a nie to, czego nie chcesz? Dzisiaj otrzymujesz 175 klucz do szczęścia. I wiesz, jak on brzmi? Numer 1. Oddychanie. Gdy tylko czujesz strach, obawę, niepewność, to nagle tutaj wszystko się zamyka. Taki ucisk w żołądku, ucisk w sercu. I wiesz, co to oznacza? Że Twoje połączenie z energią wyższą, z energią wszechświata, z energią boską, niezależną od religii, zaczyna się zrywać, przerywać. I jeżeli nie ma tego połączenia, lub ono jest przerwane, albo stale się przerywa, to wtedy podejmujesz niewłaściwe decyzje. Na czym polega sterowanie stadem? Owce, które są w stadzie, one płyną z masą, one idą jedna za drugą. I jeżeli któraś chce się wyrwać z tego stada, to są jeszcze psy, które tego stada pilnują. I gdy te owce chcą się wyrwać, chcą być wolne, chcą może pobiec, popłynąć pod prąd, to psy kąsają je po łydkach, by wracały do stada, którym steruje ktoś. I teraz, jeżeli jesteśmy w stadzie i chcemy się z niego wyrwać, i idziemy na ślepo, to prędzej czy później takie psy systemowe nas pokąsają, bo to jest ich zadanie. One po to są, by pilnować stada, by wszystkie owce były w stadzie. Jak więc wyrwać się z tego stada? Jak iść swoją własną drogą powołania, drogą indywidualności, niepowtarzalności i płynąć pod prąd? Jak żywe ryby. W zaufaniu i wierze wyczekać na właściwy moment, bo czasami te psy zasypiają i wtedy otrzymujesz impuls i wtedy się wyrywasz, uciekasz, gdzie pieprz rośnie, do wolności. Opuszczasz stado i opuszczasz złotą klatkę w imię wolności, niezależności, Twojej misji i Twojego powołania. W stadzie wszyscy żyją tak samo. Szare, bure i ponure życie, codzienność, wyścig szczurów, wyścig owiec. Gdy wyrwiesz się ze stada, to już jesteś na innej drodze. I gdy wtedy jeszcze masz spokój w sobie, wywołany przez oddychanie, masz zaufanie i wiarę w siły wyższe. To wszystko jest możliwe, czego pragniesz. Będąc w stadzie, jest bardzo trudno zrealizować marzenia i pragnienia, które są inne, które są wyższe, które są świetliste, które dają Ci wolność i niezależność. Dlatego trzeba wyrwać się ze stada w odpowiednim momencie i w pełnym zaufaniu oddać się we władanie nieba. Strach. Strach paraliżuje. Strach
przerywa Twoje połączenie z energią wyższą. Strach ma wielkie oczy i powoduje, że czasami siedzimy w złotej klatce, a gdy próbujemy się wyrwać, to jest to ten nieodpowiedni moment i pokąsają nas takie systemowe pieski. I wtedy znowu wracamy do tej szarej codzienności, zrezygnowani, że się nie udało. Co mówi nam dzisiaj Siła Wyższa na naszym 175. spotkaniu? Pokonaj strach. To jest pierwszy krok do wolności, do szczęścia i do spełnienia. Jeżeli coś się pojawia i wywołuje w Tobie strach, pierwszym krokiem jest go pokonać. Ale jak? Głębokie oddychanie. To, co robimy często na ceremoniach. Głęboki wdech światła, zatrzymanie powietrza i wydech. Zatrzymanie. I znów głęboki wdech, zatrzymanie i wydech. I zatrzymanie. I tak oddychasz głęboko. Minutę, dwie, trzy, cztery, aż poczujesz spokój. Gdy poczujesz spokój, to udało Ci się już zrobić ten pierwszy krok do szczęścia, bo w spokoju leży Twoja siła. 175. Jeden mag. Ten, który kształtuje swoje życie według swoich wyobrażeń, który wpływa na świat materii i tworzy. On zawsze jest spokojny, bo on wie, że w spokoju leży jego siła, że w spokoju ma połączenie z energią wyższą, czerpie z tej energii i kreuje swoje życie, ten świat i wszechświat. 7. Rydwan, ten powożący rydwanem, w spokoju obserwuje, kiedy jest ten właściwy moment. W spokoju leży jego siła. Czuje ten moment i w tym momencie wyrusza w drogę. Tak jak ta owca, która chce wyrwać się ze stada. Ta owca musi również w spokoju wyczekać ten właściwy moment, gdy pieski śpią. I 5. Arcykapłan, czyli ten, który przeszedł wszystkie stopnie oświecenia, transformacji z tego normalnego szarego człowieczka poprzez poszczególne kroki przemiany wewnętrznej, do kapłana, kolejne kroki przemiany wewnętrznej, do arcykapłana. Tego, który jest w najwyższym oświeceniu, w świadomości, który może czerpać energię i wiedzę wszechświata, który służy radą wszystkim innym, który ma w sobie miłość najczystszą, boską i przez którego działają siły boskie tutaj na ziemi. I wszystkie te trzy postacie mają jeden wspólny fundament. W spokoju leży ich siła. Dlatego, gdy po raz kolejny pojawi się strach, nie wiadomo skąd, nie wiadomo o co, i zacznie przybierać na sile, zacznie się materializować, przerwij to poprzez głębokie oddychanie. Ta technika, którą przekazały nam stare cywilizacje, potrafi zdziałać cuda. Głębokie oddychanie da Ci siłę, moc, odwagę, męskość, mężność. W zależności od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to wszystko staje do Twojej dyspozycji, ta pełna żeńskość, pełna męskość. Bo być arcykapłanem to również połączyć w sobie te dwie siły, energię żeńską i energię męską i być w tym centrum, gdy cała ta wibracja jest rozwinięta.
I gdy osiągniesz ten spokój, to przechodzisz do kolejnego etapu – zaufanie. Dzisiaj pojawią się kolejne przykłady z Pisma Świętego. Dlaczego z Pisma Świętego, a nie z jakiejś innej księgi? Ty wiesz, jakie jest moje nastawienie, że stare cywilizacje przekazały nam ogromną wiedzę. Ale ci, którzy panują w tym momencie na Ziemi, powiedzieli, dlaczego mamy tą wiedzę ludziom udostępnić? Schowamy ją dla siebie, a ludziom zrobimy pomieszanie z poplątaniem. I tak, większość starych ksiąg została unicestwiona. Wielkie biblioteki się paliły, jak na przykład Biblioteka w Aleksandrii. Indeks ksiąg zakazanych. I przetrwały pewne stare księgi w religiach panujących. Każda z tych religii ma swoją starą księgę. Ale mrok tak przemienił i namieszał w tych starych księgach, tyle razy stworzył te nowe wersje, synody papieskie, różne wersje Biblii, teraz ta wersja, teraz to zmienimy, teraz to usuniemy, a to się nowego pojawi. Znasz to, bo jest to nasza religia panująca i od małego dziecka żeśmy z tą wiedzą wyrastali. Ale mimo tego, że te stare księgi zostały 1000 razy zmienione i dopasowane do tego, by sterować masą, to w tych starych księgach są takie złote ziarenka prawdy. Bo istoty mroku wiedzą, jeżeli będziemy kłamać jak znud i wszystko będzie kłamstwem, to nikt nam w to nie uwierzy. Ale jeżeli damy 90% kłamstwa i 10% prawdy, to nagle ludzie będą widzieć tą prawdę i automatycznie zaakceptują nasze kłamstwa. Tak to funkcjonuje. Dlatego w każdej religii dzisiaj panującej znajdziesz stare księgi, a w nich te złote nasionka prawdy. Wiedzy przekazanej nam przez siły wyższe. Nieważne, jak tą energię boską nazwiemy, jakie imię jej nadamy. Chrześcijanie inne, muzułmanie inne, inne kultury jeszcze inne. Ale ta energia jest jedna, bez względu na to, jak ją nazwiemy. I ta energia jest zawarta w tych nasionkach prawdy, w tych starych księgach. Dlatego w naszych spotkaniach pokazuję Ci przykłady z Pisma Świętego, bo tą księgę znamy najlepiej. Każdy z nas wyrastał z tą wiedzą od małego, ale mało kto wie, jak ją wykorzystać. Mało kto potrafi wybrać te ziarenka, te złote ziarenka prawdy spośród tych wszystkich innych otoczek, lepiej czy gorzej przetłumaczonych, czy zmienionych, dopasowanych. Dlatego dzisiaj, gdy porozmawiamy o spokoju, o zaufaniu i o wierze, to będę opierać się na tych przykładach, które najlepiej znasz i na które popatrzysz dzisiaj z zupełnie innej perspektywy. Jestem pewna, że albo w Twoim domu, albo w domu Twoich rodziców, albo w domu Twoich dziadków, gdzieś jest Pismo Święte. I gdy otworzysz to Pismo Święte i z tą świadomością popatrzysz na tą wiedzę naszych przodków, którą przekazali nam poprzez tą księgę, to w sercu wyszukasz te nasionka prawdy. I tak w tej starej księdze
wiele, 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 wiele razy Bóg, czyli ta energia wyższa, mówi do nas: nie bój się, nie lękaj się, idę z Tobą, jestem z Tobą, prowadzę Cię, chronię Cię w każdym momencie. Nie bój się, nie lękaj się. Jestem z Tobą, prowadzę Cię za rękę. Ta wiedza jest w tej księdze zawarta, jak i w każdej innej księdze, każdej innej religii panującej. To ziarenko prawdy. Energia wyższa jest z Tobą. Nie bój się, nie lękaj się, bądź odważna, bądź odważny, bądź męska. Męski, mężna, mężny, w tym znaczeniu męski, mężny, być odważnym. Poczuj Twoją siłę, poczuj Twoją moc. Siła wyższa powołała Cię do życia, dała Ci życie i jest z Tobą cały czas. Cały czas. I czasami możesz zadawać sobie pytanie, dlaczego w moim życiu są te problemy? Dlaczego w moim życiu są te przeszkody? Bo Ty nie widzisz wszystkiego, ale energia wyższa, energia boska widzi wszystko. Ona wie, że może zbłądziłaś, może zbłądziłeś i musi dopiero nakierować Cię w tym właściwym kierunku. Może zdajesz właśnie życiowy egzamin, jeszcze nie wiesz, że coś musi odejść, coś starego, by pojawiło się coś nowego i pięknego. I dzisiaj się boisz, dzisiaj się stresujesz, dzisiaj się denerwujesz, bo nie widzisz całości. A po kilku latach powiesz: och, jak dobrze, że to odeszło. Jestem wolny, szczęśliwa i szczęśliwy. I w takich momentach, gdy coś w Tobie wywołuje strach, przypomnij sobie te ziarenka prawdy zawarte w tym Piśmie Świętym. Nie bój się, nie lękaj się. Idę z Tobą, trzymam Cię za rękę, prowadzę Cię w każdym momencie. Zaufaj mi, zaufaj w Twoją drogę, w Twoje powołanie. Zaufanie. Spokój i zaufanie. I tak ten mak, i tak ten powożący rydwanem, i tak ten arcykapłan bazują na spokoju i na zaufaniu. Mak, który nie potrafi zaufać sobie, który nie potrafi zaufać sile wyższej, nigdy nie będzie dobrym magiem, bo będzie wszystko stawiał pod znakiem zapytania. I nawet jeżeli coś zmaterializuje, to zaraz to zdematerializuje albo przemieni w coś innego, czego nie chciał. Powożący rydwanem, jeżeli nie będzie ufał, że to jest ten właściwy moment, to wyruszy za wcześnie albo za późno. Arcykapłan, jeżeli nie będzie ufał w siłę wyższą, że go prowadzi, że jest z nim cały czas, nigdy nie będzie prawdziwym arcykapłanem. Bo bycie arcykapłanem to bycie w pełnym zaufaniu i połączeniu z energią wyższą, energią boską. Spokój i zaufanie. I trzecie, wiara. Wiara przenosi góry. Ten, kto wierzy, dla niego wszystko jest możliwe. Wiara przenosi górę. Wiesz, że są to słowa z Pisma Świętego, z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 9 do 11. Ten, kto wierzy, dla niego wszystko jest możliwe. Co jest tutaj podstawą? Wiara naturalnie. Wierzyć w siłę wyższą, w to, że Cię prowadzi, w to, że Cię chroni, w każdym momencie. Wszystko, o co w modlitwach prosicie, stanie się wasze. Tylko, gdy wierzycie, że to otrzymacie. Ta sama Ewangelia.
Przecież mogłoby to brzmieć w ten sposób. Wszystko, o co prosicie, otrzymacie. Albo wszystko, o co prosicie, się stanie. Dlaczego jest tutaj ta druga część? Wszystko, o co prosicie, się stanie, tylko jeśli wierzycie. Że to otrzymacie. Wiara czyni cuda. Wiara przenosi góry. Wiara jest podstawą. Jeżeli wierzysz, że ci się uda, to ci się uda. Jeżeli wierzysz w to, że spotkasz właściwą osobę, twoją drugą połowę, to ją spotkasz. Jeżeli wierzysz w to, że siły wyższe cię poprowadzą, to cię poprowadzą. A jeżeli dodatkowo jeszcze o to poprosisz, a jednocześnie w to wierzysz, to musi się zmaterializować. I od razu pojawią się głosy: Pani Mario, ja cały czas proszę, proszę, proszę i proszę, a nic się nie pojawia. A może wykorzystujesz tylko tą pierwszą część tej mądrości wyższej zawartej w tej księdze. Wszystko, o co w modlitwach prosicie, się stanie. Ale tylko jeżeli w to wierzycie, to otrzymacie. Jaka tu jest różnica? Może prosisz cały czas. Prosisz i prosisz i prosisz, ale w rzeczywistości nie wierzysz w to, że to otrzymasz. To możesz prosić do końca życia. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego czasami afirmacje nie działają, dlaczego czasami wizualizacje nie działają, dlaczego czasami modlitwy nie działają, bo może tylko prosisz, ale nie wierzysz w to, że otrzymasz. A ty musisz jednocześnie prosić i wierzyć w to, że to otrzymasz. To jest klucz. W spokoju leży siła, zaufanie, czyli pokonanie strachu, bycie odważną, odważnym, mężną, mężnym, mieć pełne zaufanie w to, że siła wyższa powołała cię do życia i prowadzi cię cały czas i wierzyć, prosić w modlitwach i wierzyć w to, że otrzymasz, a otrzymasz. Ale jeżeli ty prosisz w modlitwach i tylko prosisz o coś, czego nie chcesz, to również to otrzymasz. Na przykład: O Boże, proszę, ja nie chcę tej biedy. O Boże, proszę, ja nie chcę tego problemu. O Boże, proszę, ja nie chcę tej choroby. Na czym się koncentrujesz? Na czymś, czego nie chcesz. Zasilasz to energią i to przyciągasz. Od dzisiaj. Wykorzystaj te słowa z Ewangelii Świętego Marka 9-11, jakie to jest magiczne. 9, eremita, 11, radość, ochota do życia. Wykorzystaj te słowa. Ten, kto wierzy, dla niego wszystko jest możliwe. Wszystko, o co w modlitwach prosicie, się stanie, tylko jeśli wierzycie, że to otrzymacie. Od dzisiaj pokonaj twój strach. Jakikolwiek strach jest w twoim życiu, obok ciebie. Czegokolwiek się boisz, to zmaterializujesz, bo tak działa to narzędzie. Wywołać strach, ludzie zasilają to energią i to staje się rzeczywistością, naszą rzeczywistością. Dlaczego tutaj na Ziemi wszystko wygląda tak, jak wygląda? Ile ludzi rok 2020, 2021 żyje w ciągłym strachu i czegoś nie chcą? I może o coś proszą, ale nie wierzą, że to otrzymają. Żyjąc w strachu, zasilają to wszystko i jeszcze więcej negatywnego jest wokół. A mrok tylko zaciera ręce i mówi:
Dzisiaj ogłosimy pandemię, jutro ogłosimy lockdown, pojutrze wyłączymy Facebook, pojutrze może będą jakieś zakłócenia na Instagramie. Za tydzień ogłosimy światowy wielki kryzys. Oby tylko trzymać jak największe stado w strachu. O, ktoś się próbuje wyrwać z tego stada. Wyślemy pieski systemowe, niech go pokąsają. Pokąsały, wrócił do stada. Świetnie, idziemy dalej i materializujemy tutaj na ziemi piekło, które jest naszą domeną. Czym więcej ludzi się boi, tym więcej demonów powstaje. Demony są coraz silniejsze, coraz lepiej odżywione, bo one żywią się strachem. Od dzisiaj wyrywasz się ze stada, wyrywasz się ze złotej klatki, jak i ja, jak tysiące ludzi tutaj na ziemi. Idziesz w energię spokoju, bo ty wiesz, że w spokoju leży twoja siła. Metoda oddychania od razu doprowadzi cię do równowagi i harmonii. Idziesz w energię zaufania, w energię wyższe. Jest jeden Bóg, jest jeden Stwórca, energia źródła, która stworzyła wszystko. I ona czuwa nade mną, bo ona powołała mnie do życia w mojej całej indywidualności, niepowtarzalności, dała mi wszystkie talenty, wszystkie możliwości, skierowała mnie na ceremonię i prowadzi mnie każdego dnia. Trzyma mnie za rękę i w Biblii jest nawet napisane, że Bóg trzyma cię za prawą rękę, nie za lewą. Lewa ręka, domena mroku. Prawa ręka, reguła prawej i lewej ręki, na pewno to znasz. Bóg trzyma cię za prawą rękę i prowadzi cię do tego, co prawe. Nie do tego, co lewe. Do tego, co prawe, piękne, do twojej prawdy. Prawa ręka, prawda, prawdy twojego serca, do twojego powołania, do realizacji siebie, do tego, by stać się arcykapłanką i arcykapłanem, by przejść przez wszystkie etapy transformacji i stać się naprawdę sobą, energią wyższą w ludzkim ciele, stać się prawdziwym człowiekiem, a nie owcą ze stada, albo martwą rybą, która płynie z prądem. Od dzisiaj wiara poczyni w twoim życiu cuda. Uwierz w siebie, uwierz w to, że siła wyższa cię prowadzi, uwierz w to, że jesteś dokładnie teraz we właściwym miejscu i we właściwym czasie, bo to siła wyższa skierowała cię tutaj, na to nasze spotkanie, by dać ci 175. klucz do szczęścia, który możesz wykorzystać samodzielnie, tylko ten jeden klucz i już zmienisz twoje życie. A możesz wykorzystać wszystkie poprzednie 174 klucze plus ten 175. lub jakikolwiek z nich i już pójdziesz tą właściwą, prawą drogą. Być prawym człowiekiem. Prawda i droga serca. Pokonaj więc tygrysa strachu poprzez głębokie oddychanie. W spokoju leży siła. Bądź prawdziwym magiem, bądź prawdziwym powożącym rydwany i bądź prawdziwym arcykapłanem. Z maga w powożącego rydwanem i dzisiaj w arcykapłana. Spokój, zaufanie i wiara. Poprzez te trzy składniki stworzysz najpiękniejsze życie, jakie tylko możesz sobie wyobrazić, bez względu na to, co będzie się tutaj działo. Twoje życie będzie pełne światła, spełnienia, miłości, radości, zdrowia i obfitości. I tego życzę Cię z głębi mojego serca. Bo ten, kto wierzy, otrzyma wszystko. Dla niego wszystko jest możliwe. Wszystko to, o co prosisz w modlitwie, się stanie. Musisz tylko wierzyć w to, że to otrzymasz. Idź więc twoją rozświetloną drogą do szczęścia, spokoju,
zaufaniem i w wiarą w siły boskie, niezależne od religii, niezależne od systemów, niezależne od miejsca, w którym jesteś. One są wszędzie z Tobą. Bo ja, Twój Bóg, jak mówi energia wyższa w tej starej księdze, idę z Tobą. Trzymam Cię za Twoją prawą rękę i prowadzę Cię do prawego i pięknego życia. Dziękuję. Widzimy się za tydzień na naszej 176. ceremonii. I pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych wskazówek, inspiracji, przesłań, motywacji, tej wiary i nadziei, zabierz tę osobę na nasze kolejne spotkanie. Bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. I teraz bardzo proszę, napisz poniżej, w miejscu na komentarz, czy rozumiesz te przesłania, czy może jeszcze jakieś strachy i obawy pojawiały się w Twoim życiu w ostatnim czasie lub się jeszcze pojawiają? Czy teraz wiesz, jak je pokonać poprzez spokój, zaufanie i wiarę? Czy czujesz tą gotowość, by zmienić Twoje życie, ten świat i wszechświat i rozbić ten mrok raz na zawsze? Przestać karmić tego czarnego wilka, przestać karmić demony poprzez strach i obawy i odważnie, mężnie iść do przodu, bo siła wyższa prowadzi Cię za prawą rękę do pięknego, prawego, spełnionego życia. Dziękuję, widzimy się za tydzień. Twoja Maria Bukarti.